Witam Was serdecznie, moi drodzy. Oglądałem dzisiaj wywiad ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, proszę Państwa, dla Top Agrarum. No przecież większych naprawdę bredni, co ten człowiek tutaj, można powiedzieć, wysławia w stosunku do swoich działań, no naprawdę nie można usłyszeć. Rzeczywistość jest odmienna do stanu faktycznego funkcjonowania, proszę Państwa, tego naszego państewka, w szczególności w obsłudze produkcji rolnej, w ogóle rolnictwa. Ta dobra zmiana po tych 5 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, proszę Państwa, jest negatywną zmianą, a w szczególności w stosunku do polskiego rolnictwa. I tutaj należy odnieść się w sprawie, że moi drodzy, chciałbym tutaj przedsiębiorców, tych właśnie, którzy zajmują się taką drobną przedsiębiorczością, jak hotelarstwo, jak gastronomia, proszę Państwa, jak fryzjer, kosmetyczka czy inni, ostrzec, po prostu ostrzec. Rozmowy ze stroną rządową, proszę Państwa, są w ogóle nie do przyjęcia. Nie można z nimi rozmawiać, z nimi się nie dyskutuje, ponieważ ta klika, proszę Państwa, będzie oszukiwała. Także są takie, proszę Państwa, małe osóbki, które tak biegają, gwiazdeczki, proszę Państwa, które gdzieś tam, proszę Państwa, zaczynają robić ferment, obronę polskiego przedsiębiorcy, polskiego rolnika, po czym nagle, proszę Państwa, mówią, że ze stroną rządową trzeba rozmawiać. Nie, ze stroną rządową się nie rozmawia. Gdyby strona rządowa była normalna, można byłoby ze stroną rządową rozmawiać i dyskutować, proszę Państwa, o rozwiązaniach korzystnych na pewno dla ogółu społecznego. Jak widzimy, proszę Państwa, na przykładzie polskiego rolnictwa, w ogóle tych herezji, które wygłasza tutaj minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, proszę Państwa, to jest facet, który jest oderwany od rzeczywistości. Facet, który po prostu zakłamuje rzeczywistość, kłamie, łże po prostu ile się tylko da, ale to jest taka domena pisowska, proszę Państwa. To im się udzieliło od PSL-u, od Platformy Obywatelskiej i te wszystkie, proszę Państwa, parlamentarne osóbki, ci posłowie, to po prostu co innego, proszę Państwa, mówią, a co innego robią i twierdzą, że polityka jest od tego, żeby co innego mówić, a co innego robić. Jak to wygląda dzisiaj w rzeczywistości? Proszę Państwa, pszenica z Polski w dobie kryzysu, kiedy jesteśmy zagrożeni wzrostem i zagrożeni brakiem żywności, a wiemy, że ich nie ma 100%, i to mogę Wam to udowodnić, ponieważ w 2014 roku, proszę Państwa, składałem w 2015 już rozmawiałem z PiS-em na temat, z Jarosławem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej, na temat rezerw bezpieczeństwa żywnościowego i stanu polskiego rolnictwa, kiedy to Jarosław Kaczyński mówił poprzeć, należy ten i będziemy realizować działania prorolnicze, prospołeczne dla polskiego rolnictwa w kierunku dobrej zmiany. Jak to wygląda, proszę Państwa, w rzeczywistości? W 2018 roku, 27.04, po 2 latach rozmowy, proszę Państwa, z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy to rozmawialiśmy z ministrem Zarudzkim, ministrem Romanowskim, dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności, proszę Państwa, z ministrem Jurgielem, na temat, proszę Państwa, stworzenia rezerw bezpieczeństwa żywnościowego, rozproszonych źródeł energii, ale i zarówno rozproszonych źródeł rezerw paliwowych. Proszę Państwa, po 2 latach rozmowy uzyskałem informację, że to nie jest tematyka dla związków zawodowych, oni się tym zajmują. Niestety, od jednego z generałów Wojska Polskiego dostaliśmy informację pisemną, którą posiadamy, że bardzo nam dziękuję jako jedynej organizacji w Polsce, która zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa rezerw żywnościowych na wypadek klęsk żywiołowych czy wojen. Panie ministrze Ardanowski, nasza pszenica w tej chwili po 800 zł wypływa do, proszę Państwa, Arabii Saudyjskiej, do Niemiec, do Izraela. Za chwileczkę będziemy odkupywali, dlatego że Pan nie rozpatruje wniosku, Pan się zasłania wiecznie tą Unią obsraną europejską i zasłania się Pan tymi przepisami Unii Europejskiej, że Pan nic nie może zrobić i nie może Pan podjąć działań zmierzających na skup interwencyjny na rezerwy żywnościowe.
Panie ministrze Ardanowski, pszenica dzisiaj powinna być zakazana. Jakikolwiek eksport żywności z Polski poza granice kraju powinien być zabroniony. Państwo polskie w ramach klęski żywiołowej powinno uruchomić niezwłocznie skup na rezerwy żywnościowe, proszę państwa, pszenicy, nawet ją magazynując u rolnika i nadzorując, proszę państwa, czy to w sposób tam odpowiedni jest przechowywane i się znajduje. Wołowina, proszę państwa, kulinarna wołowina, dzisiaj jest spekulancko zaniżana cena, wyjeżdża z kraju, a Polacy, proszę państwa, w to miejsce importują jakieś kurczaki z Ukrainy, z Francji, jakieś mięso z rezerw materiałów, cuda nie widać. To proszę państwa, to ministerstwo w ogóle w żaden sposób nie funkcjonuje. Ten minister rolnictwa nie jest ministrem rolnictwa, próbuje być związkowcem, gada jak związkowiec, a zachowuje się całkowicie odmiennie do funkcji, jaką powinien pełnić minister rolnictwa. Panie ministrze Ardanowski, pierwsza z podstawowych rzeczy. Niezwłocznie powinno zostać wprowadzone rozporządzenie ministra rolnictwa w zakresie zakazu sprzedaży płodów rolnych poza granice państwa polskiego. Po pierwsze, z urzędu powinny być zawieszone wszelkie płatności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy to polegające z czynszów dzierżawnych, czy polegające z zakupionych nieruchomości w układzie ratalnym. To z urzędu pan powinien zrobić, ale pan jesteś nieudacznikiem, pan jesteś pisowską marionetką Jarosława Kaczyńskiego i pan wykonujesz polecenia tej swojej partyjnej kliki, którą żeście sobie stworzyli i tak żerujecie na tym społeczeństwie. Proszę państwa, apeluję do przedsiębiorców, żebyście nie wchodzili w jakiekolwiek rozmowy z tą stroną rządową, tylko żebyście zaprzestali płacić w ogóle jakiekolwiek podatki, jakiekolwiek zobowiązania wobec tego państewka, ponieważ to państewko w żaden sposób nie realizuje zobowiązań wobec wszystkich grup społecznych, które tworzą PKB. I proszę państwa, ten taki latają takie jakieś małe kunusy w rurkach, proszę państwa, i tu krzyczą, machają rękoma, proszę państwa, jacy to oni zbawiciele polskiego rolnictwa. Ja pozostawię to bez w ogóle jakiejkolwiek opinii, bo mi się po prostu na temat tego klienta nie chce gadać. Pisze do mnie jakiś tam przedstawiciel tych przedsiębiorców, dogadajcie się ponad podziałami. My już 3 lata żeśmy się dogadywali. Jeśli ktoś, proszę państwa, wali wszystkie grupy społeczne w rogi i proszę państwa, wysyła do proszę państwa, rolników za wezwania na 5000 zł, po czym bierze 100 zł i się nazywa obrońcą, albo nie płaci mandatów, a wziął pieniądze ze zrzutki za tych rolników, to nie podlega w ogóle jakiejś dyskusji. W ogóle nie ma o kim gadać. No, po prostu nie ma o kim gadać. Ja tylko was przestrzegam, przedsiębiorcy, żebyście z tą fałszywą flagą, proszę państwa, nie zostali wyprowadzeni na manowce. Zostaniecie wyprowadzeni jak rolnicy na manowce, po czym strona rządowa zawsze się dogada z tymi, którymi ma się dogadać. W efekcie końcowym zostaniemy w czarnej dupie. Zostaniecie tak jak rolnicy zostali w czarnej dupie, tak zostaną przedsiębiorcy, ale tak wszystkie grupy społeczne w tym kraju zostają z ręką w nocniku i w czarnej dupie. A tak to, proszę państwa, wygląda. Dlaczego tak wygląda? Ani przedsiębiorcom, ani rolnikom, proszę państwa, nic nie jest umorzone i nic nie będzie umorzone. I pan, panie ministrze Ardanowski, pan jesteś ministrem konstytucyjnym, którego my żeśmy wybrali. Pan po prostu zachowuje się po prostu jak jakaś, nie wiem, laleczka obrażona, bo panu się zwraca uwagę, że pan po prostu nie pełnisz funkcji ministra rolnictwa, tylko pan pełnisz funkcję, wchodzisz pan w jakieś, nie wiem, działania w ogóle związkowe, a pan powinien się zająć jako minister rolnictwa kwestią związaną z bezpieczeństwem żywnościowym. Proszę państwa, absurdalna sytuacja. Pan minister nie może uruchomić skupu na rezerwy żywnościowe wołowiny, ponieważ mu Unia Europejska nie pozwala. Pan minister mówi, proszę państwa, że
No, składka chorobowa w wysokości 15 zł nadal jest żenująca, ale wszystkiemu jest winny Sawicki, panie ministrze Ardanowski. Ja wam chcę przypomnieć, że to pan, panie ministrze, razem z Krzysztofem Jurgielem rządzicie już 5 lat. Że w poprzedniej władzy, kiedy minister Sawicki był ministrem rolnictwa, pan był wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa, a Krzysztof Jurgiel był szefem Sejmowej Komisji Rolnictwa za PSL-u. I przecież wy wszystko żeście jasno i wyraźnie wiedzieli. Skąd człowieku pierdolić, jak jest zdrowa dupa, bo się po prostu już ciebie słuchać. Ja weź się za robotę, zdalnie, niezdalnie. Niech Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa natychmiast, proszę państwa, te wszystkie umowy zaborów z modernizacji gospodarstw rolnych, które były składane 2 lata wstecz, a do dzisiaj umowy jeszcze nie są zawarte, gdzie ciągniki i maszyny rolnicze stoją na, proszę państwa, placach. Przedsiębiorcy nie mogą tego sprzedać, VAT nie napływa do, proszę państwa, do budżetu, to pan co robisz, panie ministrze? Pan pierdolisz jakieś, kurma, herezje. Po prostu już mi się normalnie nie chce mi się pana słuchać. Proszę państwa, pan minister Ardanowski oderwał się od rzeczywistości. Niech zostawi to Ministerstwo Rolnictwa i da święty spokój. Proszę państwa, zakup maszyn rolniczych w ramach dofinansowania Unii Europejskiej, to im szybsza, proszę państwa, decyzja, tym szybszy VAT do budżetu państwa. To tym szybciej rolnictwo ma maszyny do obrotu i do pracy. To tym szybsze działanie w rolnictwie, to tańsza żywność dla konsumenta. I dzisiaj w rozumieniu takim, proszę państwa, każdy przedsiębiorca, każdy, proszę państwa, rolnik, fryzjerka, proszę państwa, kosmetyczka, gastronom, wszyscy jesteśmy konsumentami. Zrozumcie, ludzie, jesteśmy konsumentami, jesteśmy oszukiwani. Żaden podmiot nie powinien płacić na dzień dzisiejszy jakichkolwiek w ogóle podatków na tych darmozjadów. Proszę państwa, nic nie powinno być płacone. Weźmy sprawę w swoje ręce. Więc, proszę państwa, podjąłem decyzję, czy to się podoba jakiejś konfederacji, czy to się podoba Platformie, czy komukolwiek. Mam to gdzieś. Skoro Grzegorz Braun, skoro Bosak, Kidawa Błońska i wszyscy mogą mieć swoją partię, więc Bustowski zaczyna zakładać partię, proszę państwa, partię polityczną. Jasno i wyraźnie mówię, trzeba zebrać 1000 podpisów. Przebudzeni konsumenci. W skład, proszę państwa, tego, proszę państwa, trzeba brać ludzi, którzy po prostu chcą w tej Polsce funkcjonować i działać. Jednym ze statutów, tych zapisów statutowych, powinno być, proszę państwa, zapis, to co mówił Piłsudski, brać kurwa kija i gnać bandę złodziei. Tak właśnie powinno to wszystko funkcjonować. Bo proszę państwa, to co się dzieje dzisiaj na scenie politycznej w naszym kraju jest jakimś chorym absurdem. To państwo jest z tektury, nie funkcjonuje w żaden sposób. Zobaczcie państwo, że Senat niemiecki w ramach, proszę państwa, funkcjonowania działalności senackiej w Niemczech z mocy przepisów zawiesił wszelkie płatności za prąd, za gaz, za telefony, za czynsze dzierżawne, za wszystko na okres 3 miesięcy, przedłużając umowy, nie przerzucając w ogóle, proszę państwa, jakich kosztów na stronę społeczną. Jest to walka z wirusem. A my w Polsce, proszę państwa, za wszystko musimy zapłacić. Mała przedsiębiorczość do 15 tysięcy złotych musi, pomimo że jest koronawirus, sklepy zamknięte, musimy płacić ZUS. Proszę państwa, musimy płacić telefony, musimy płacić prąd. Żarcie idzie do góry, proszę państwa, bo tego żarcia za chwilę nie będzie. Za chwilę tego nie będzie. Jak można było, proszę państwa, dzisiaj pan minister rolnictwa zaczyna wprowadzać retorykę i narrację, bo się moich filmów oglądał, że trzeba ratować gospodarstwo rodzinne, bo one są gwarantem bezpieczeństwa żywności państwa polskiego i one są bezpieczne. To co pan minister, pytam się, robił w 2019 roku, kiedy wychodziłeś z pinkasem i robiłeś z Bustowskiego idiotę, kiedy Bustowski pokazywał, że żywność w Polsce, zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli, proszę państwa, z 3 stycznia 2019 roku, który został przekazany stronie, proszę państwa, jaką jest premier Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, minister zdrowia, minister, proszę państwa,
główny inspektor sanitarny. Do tego dostali, proszę Państwa, wszyscy inni te wytyczne i dostali, proszę Państwa, te raporty NIK-owskie. Nic do, proszę Państwa, z tą sprawą nie zrobiono. Nie ma w Polsce rezerw bezpieczeństwa żywności. Nie ma, tak jak to w tej chwili, proszę Państwa, jest uruchamiane w Finlandii, gdzie uruchamiane są rezerwy żywnościowe, gdzie są uruchamiane rezerwy materiałowe. Nikt by w tym kraju, proszę Państwa, nie musiał zapłacić złotówki drożej za cokolwiek. Ten minister rolnictwa, proszę Państwa, w tej kwarantannie powinien tam zostać i z tej kwarantanny powinien zostać przewieziony do aresztu. Jeżeli minister konstytucyjny rolnictwa nie wprowadza zakazu eksportowego, proszę Państwa, tych płodów rolnych, które są niezbędne, a stabilizują cenę dla polskiego konsumenta, to jest oderwany ministrem od rzeczywistości. Jak można wypuszczać z Polski pszenicę po 800 zł, proszę Państwa, dla Arabów, a my będziemy za chwileczkę importowali z Ukrainy opryskiwaną glifosatem pszenicę i przenawożoną, proszę Państwa, na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 1500. Nikt na to nie zwraca uwagi, że płacimy co chwilę za chleb to 2, to 3, to 5 groszy więcej, ale zwróćcie uwagę w ilości, powiedzmy, 38 milionów społeczeństwa, ile płacimy milionów złotych więcej w skali, proszę Państwa, dnia. Tylko i wyłącznie dlatego, że te państewko, te ministrowie i to wszystko jest nieudaczne. Zastanówcie się, gdzie te miliardy? Gdzie te miliardy, które wpłacają i rolnicy, i przedsiębiorcy, i wszyscy, proszę Państwa, idą? Ja tylko uprzedzam przed takimi gwiazdeczkami, przed takimi fałszywymi flagami przedsiębiorców, proszę Państwa, i rolników. Ja Was tylko uprzedzam. Oni na pewno w niczym Wam nie pomogli i w niczym Wam nie pomogą, tylko będą robili szum i wiatr, proszę Państwa. Tu jest tylko jeden, jedyny kierunek działania. Przestać płacić w ogóle jakiekolwiek zobowiązania wobec tego państwa. Przestać płacić jakiekolwiek ZUS-y, podatki, które, proszę Państwa, czynsze dzierżawne, nic, pizdu, nic nie płacić. Dlatego, że dopóki oni nie będą odcięci od środków finansowych, ten cały, proszę Państwa, parlament polski, to będą walić Was tak w rogi, aż będzie świszczał. Dlaczego w Polsce nie wprowadza się, proszę Państwa, podatku obrotowego w wysokości 0,5%, proszę Państwa, dla każdego podmiotu gospodarczego, a nawet dla rolnictwa. My bardzo chętnie zapłacimy 0,5%, zapłacimy taki sam ZUS, proszę Państwa, jak każdy, który powinien płacić. Wszystko powinno być przy... A dlaczego markety nie płacą? Dlaczego markety mają mieć podatek, proszę Państwa, dochodowy i mają płacić podatek w Polsce, nie, w ogóle go nie płacą, bo są porejestrowani na Malcie, szlagwie, gdzie w ogóle kurde trują, nie płacą za nic, społeczeństwo jeszcze musi resztę tego całego społeczeństwa leczyć, proszę Państwa, bo oni nas żarciem trują. Ale nie płacą w ogóle żadnego podatku, proszę Państwa, wystarczy zajrzeć do sprawozdania finansowego tej spółki wielkiej, spółki mięsnej, proszę Państwa, 6,5 miliarda obrotu, 240 milionów dochodu, podatku CIT zapłacone zero. Wiecie dlaczego? Bo jest to spółka komandytowa, która ma zarejestrowaną drugą, proszę Państwa, grupę, która jest na Malcie i wyprowadzane są całe pieniądze na Maltę. Na Malcie nie płacą podatku, wszystko jest wyprane, proszę Państwa, u nas zostaje tylko syf z hodowli, nic więc. Proszę Państwa, naprawdę bardzo ważna rzecz. Ten rząd, ale i zarówno poprzednie rządy, te Platformy Obywatelskiej, PSL-u, to jedna wielka rodzina, razem z tym PiS-em. Oni tutaj fałszywą flagę robią, proszę Państwa, oni się tu kłócą, proszę Państwa, w telewizji, a tam bardzo ze sobą skrzętnie współpracują. Zwróćcie Państwo uwagę, że PiS tak bardzo krytykuje, pan minister Ardanowski krytykuje ministra Sawickiego. Ale cała przecież świtka od pana ministra Sawickiego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Pionie, proszę Państwa, pracuje ponad 360 osób PSL-owców, którzy działają dalej na szkodę polskiego rolnictwa. Po co te instytucje? Po co ten Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? Po co to Ministerstwo Rolnictwa? Po co ci dermozjadzi, których utrzymujemy? 9 miliardów z budżetu, proszę Państwa, na polskie rolnictwo, z czego 6 miliardów na obsługę. Po co to komu?
Po co to tak ma funkcjonować? To wszystko trzeba, proszę Państwa, w tym kraju zreformować. Nie tylko, proszę Państwa, w sektorze rolnym, ale w sektorze gospodarczym. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu nic nie zostało. Tu nie ma nic polskiego. To wszystko, co było możliwe, zostało sprzedane. Zakłady, które były warte po 200, po 300 miliardów złotych, proszę Państwa, po 300, po 400 milionów, przepraszam, złotych, zostały sprzedane po 20 milionów. Proszę Państwa, sprzedaż, rozkradanie majątku polskiego trwa od 89 roku. Kto za to wszystko zapłaci? Ludzie, wy się zastanówcie, kto za to wszystko zapłaci. Za to wszystko zapłacimy my. My. Jeśli my natychmiast nie zrobimy, proszę Państwa, porządku prawnego i zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, proszę Państwa, to Kaczorek, dyktatorek, łącznie z tym Tuskiem, który siedzi, proszę Państwa, w Brukseli i udaje, proszę Państwa, przeciwnika do Jarosława Kaczyńskiego, zniszczą ten kraj w całości. Oddanie władzy, proszę Państwa, w jakąkolwiek ich strukturę, proszę Państwa, czy to będzie Platformy Obywatelskiej, czy PSL-u, czy PiS-u obecnie, proszę Państwa, jest tragedią kolejną dla narodu polskiego. Tu musi powstać, proszę Państwa, całkowicie nowe, ale zbadane i skontrolowane z daleko od takich gwiazdeczek, od takich, proszę Państwa, pseudo, proszę Państwa, obrońców, pseudo tworzonych organizacji antysystemowych, proszę Państwa, dlatego, że tych antysystemowców jest tyle, że ho, 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 jakbym Wam opowiedział na temat gwiazdeczki i tego jego antysystemu, jego korzyści, proszę Państwa, z tego antysystemu, to byście dopiero za głowę się złapali. Ale takich gwiazdeczek jest pełno, takich, proszę Państwa, związkowców, tego wszystkiego jest masakrycznie dużo. Po prostu naród musi otworzyć oczy. Naród musi otworzyć oczy, jak nie otworzycie, to zobaczycie dopiero. Widzicie, teraz każda grupa społeczna traci. Każda. A dopiero teraz Państwo zobaczycie, jak to wygląda od 20 lat, proszę Państwa, a może od 10, ostatnich 10 lat w rolnictwie. W rolnictwie, które non-stop z takim czymś się boryka, ponieważ konsumenci nie zwracali w ogóle uwagi. Teraz zobaczcie Państwo sami, jak to wygląda. Składacie wniosek do banku o odroczenie terminu spłaty. W telewizji pięknie mówią. Przesuwamy wszystko o 3 miesiące. 70 miliardów banki dostają, proszę Państwa, ale przesunięć nie ma. Żadnej pomocy realnej ze strony rządu nie ma. Proszę Państwa, zostaliśmy pozostawieni sobie. Radźcie sobie sami. Tak samo jak pan minister rolnictwa mówi, proszę Państwa, no przecież spółdzielczość to rolnicy i właściciele, proszę Państwa, spółdzielni. To otwórzcie sobie ostatnią sejmową komisję rolnictwa na temat, proszę Państwa, Bielmleku. Kiedy to tam pan minister rolnictwa bronił swojego wiceministra, prezesa Bielmleku w zakresie i mówił, proszę Państwa, że rolnicy nie dbają o swoje interesy. Kiedy rolnicy zaczęli dbać o interesy swoje i chcieli wyrzucić prezesa, kolegę pana ministra Ardanowskiego, to pan minister zaczął się wstawiać ze swoim kolegą i mówi, że rolnicy są nieudolni. Noż, jak się słucha, proszę Państwa, tego wszystkiego, to nóż w kieszeni się otwiera. Wy się zastanówcie, bo wasze rodziny, wasze dzieci pójdą na bruk. Nie wyjdziecie z długów jeszcze przez najbliższe, proszę Państwa, 20 lat. Ale zwróćcie jeszcze uwagę na jedne zapisy kodeksu postępowania KPC, sytuacja upadłości, to wasze dzieci będą przejmowały długi, to wasze dzieci będą je musiały spłacać. Zobaczycie dopiero rzeczywistość, kiedy komornicy zaczną pukać do drzwi, a będzie pukanie do drzwi tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj z urzędu, proszę Państwa, nie ma rozwiązań, które by chroniły każdego przedsiębiorcę w rozumieniu działalności i takim przedsiębiorcą też jest rolnik. Ale zapłacicie za żywność tyle, że wam się w głowie nawet nie mieści. A wiecie dlaczego? Bo jej w Polsce na rezerwach nie ma. Jak można dopuszczać do sytuacji
minister konstytucyjny, żeby z Polski pszenica wyjeżdżała za granicę i on mówi, że problemy jeszcze są z dochodami rolników, bo eksport stanął. Panie ministrze, pan się weź naprawdę dobrze puknij młotkiem gumowym, bo tak, kurczę, nie wiem, ale mam wrażenie, że ten koronawirus pana naprawdę dopadł od tego wiceministra. Pan bredzisz jak niezdrowa dupa. Wystarczy jedno rozporządzenie, panie ministrze, w zakresie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niech pan się nie zasłania Unią Europejską, że Unia Europejska. Bo Unia Europejska jasno i wyraźnie mówi i pokazuje. Unia Europejska kontroluje tylko i wyłącznie realizację tych rozporządzeń i wydatkowania środków, które deklaruje nasza strona w zakresie realizacji poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To pan możesz podjąć decyzje dotyczące przesunięcia płatności o rok czasu z tytułu czynszów i zarówno z tytułu, proszę państwa, z obowiązań z tytułu zakupionych nieruchomości w układzie ratar. To pan rozwalasz w tej chwili gospodarstwa rolne, które nie wydały trzydziestki, proszę państwa, a jednocześnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie rozdysponowuje ziemi pomiędzy rolnikami. Tysiące hektarów leżą, zwracane są Kościołowi, ale niszczone są gospodarstwa rolne, zamiast znaleźć rozwiązanie, które będzie spójne i z korzyścią dla wszystkich. Takiego absurdu, proszę państwa, jakie jest wyprawiane w polskim systemie rolnym, ale i w przedsiębiorczości, to żaden kraj nie widział. Dlaczego tak jest? Bo nie interesujemy się polityką, bo wszyscy mówią, polityka mnie nie interesuje. Po co mi polityka? Mnie polityka nie interesuje. Polityka się wami interesuje. Im więcej wy się nie interesujecie, więcej płacić jest z kieszeni. Bo gdybyście mieli wpływ realny na politykę, to byście wtedy inaczej na to patrzyli, ale i władza by was szanowała. A tak w dupie ma tych przedsiębiorców, którzy pojechali sobie do Warszawy, potrąbili. Możecie sobie jeszcze 20 razy tam jechać i trąbić. Na przykładzie, proszę państwa, rolników, mogę wam powiedzieć, będziecie sobie trąbili jeszcze do usranej śmierci, a Morawiecki będzie siedział i będzie się z was śmiał. Dopóki nie podejmiecie działań konkretnych, to wtedy, proszę państwa, strona rządowa zacznie z wami rozmawiać. Na razie zapraszam was. Dzisiaj wypuszczamy już druk do podpisu pod rejestracją partii politycznej. Partii, która będzie się, proszę państwa, nazywała Przebudzeni. Zastanawiam się, czy jeszcze będzie dodany ten drugi człon. Przebudzeni konsumenci, czy przebudzeni zostawimy? Proszę państwa, dziś to wychodzi. Każdy, kto będzie chciał, każdy może taką listę dostać, każdy może wśród swoich znajomych zebrać, proszę państwa, podpisy. Każdy podpis będzie ważny, musimy mieć 1000 podpisów. Rejestrujemy partię polityczną, zaczynamy działać konstruktywnie. I czy to się podoba, proszę państwa, jakiemukolwiek, proszę państwa, politykowi, czy to się będzie podobało Konfederacji, czy też nie, proszę państwa, nie ma problemu. Ja mogę współpracować z Konfederacją, ale teraz będziemy współpracować z Konfederacją na bazie kolejnej partii, która może wchodzić i będzie brała udział w tworzeniu pewnych zdarzeń, gdzie nie będą pomijane sprawy polskich rolników, nie będą pomijane sprawy polskich przedsiębiorców, nie będą pomijane sprawy, które powinny być jasno i wyraźnie i głośno mówione. A w szczególności zmiana, proszę państwa, artykułu 4 Konstytucji poprzez weto obywatelskie, poprzez referendum, poprzez wiążące ustalenia, które można zrobić na każdym etapie, proszę państwa, i można odwoływać rząd, kiedy to oddaje się władzę w ręce narodu. Pamiętajcie, władza w ręce narodu i kontrola nad stroną rządową jest podstawą funkcjonowania państwa. Dopóki tego nie będzie, proszę państwa, to tak to funkcjonuje, jak funkcjonuje. Od razu oświadczam. Z panem Michałem, obrońcą rolników, nie będę w ogóle nigdy współpracował i nie mam ochoty z nim współpracować. Jedyne, co mogę zrobić, to, proszę państwa, to, co powinien zrobić facet z facetem. Pierdolnąć go w mazak. I tyle.
proszę Państwa, tak wygląda sytuacja. Także nie współpracuję z ludźmi, z którymi nie mam ochoty współpracować. Współpracuję z tymi, którzy mają jaja, którzy potrafią podejmować decyzje, którzy po prostu chcą coś dla narodu zrobić, a z fałszywą flagą nie mam zamiaru nawet, proszę Państwa, siadać i rozmawiać, bo później będzie dyskusja po 20 latach, że kolejna Magdalenka powstała. Nie ma nawet dyskusji. Z takimi, proszę Państwa, do stołów się nie siada. Takim nawet ręki się nie podaje. Wiecie, co może dostać mojego. Pozdrawiam serdecznie.